Dzień dobry moi drodzy, witajcie w Cargo. Dzisiaj mam dla was pojazd, kolejny pojazd, który dotarł dopiero dzisiaj na lawecie do naszego poznańskiego oddziału, czyli to tak naprawdę świeżynka, prosto z fabryki, prosto z Francji, bo jesteśmy w środku kampera marki Chausson. Dzisiaj chciałbym króciutko zaprezentować wam ten model w poszukiwaniu takich właśnie perełek, czegoś nietypowego, czegoś wyjątkowego i mam wrażenie, że ten kamper kilka takich naprawdę detali nietypowych ma. Zapraszam na prezentację. Chausson 788, tak dokładnie nazywa się ten model. Chausson 788 Titanium Premium, bazujący oczywiście jak wszystkie Chausson do tej pory, czyli na Fordzie. 170 koni, automat pod maską, ale do wnętrza przejdziemy za chwilę, bo coś, co bym chciał wam pokazać w pierwszej kolejności, to jest, moi drodzy, tak fajnie zaprojektowany garaż. Garaż mamy dostęp wreszcie, tak jak w dużych, luksusowych frankach, które też mamy w ofercie. Mamy tutaj taką fajną, otwieraną, moi drodzy, klapę. Proszę bardzo. I wtedy bardzo mamy łatwy dostęp do wszystkiego tego, co zgromadzimy tutaj w naszym właśnie garażu. A zwróćcie uwagę, że przestrzeni jest naprawdę sporo, bo prócz tutaj dojścia jeszcze, oczywiście, boczne drzwi jak najbardziej, ta cała przestrzeń tutaj jest do zagospodarowania, ale znajdzie się również miejsce tutaj. Tu. I co ciekawe, z lewej strony pojazdu nie mamy już schowka, tylko mamy miejsce na jedną butlę gazową w takim miejscu. Nie jest to w żadnym stopniu jednak problemem, kiedy właśnie mamy otwierany tył w ten sposób. I co ciekawe, jeżeli, jak rzuciłem okiem na tą tutaj roletkę, zastanawiałem się, o co tu chodzi tak naprawdę. Tu są jakieś pasy, tu są jakieś mechanizmy. No i odkryłem, co to tak naprawdę jest, bo po wejściu do środka macie oczywiście ładne, tylne, duże łóżko wyspowe z dwiema szafami po lewej, po prawej stronie, troszkę szafek nad naszymi głowami, ale te łóżko możemy podnieść, proszę bardzo, w ten sposób i uzyskujemy tym samym dostęp do całego mechanizmu Easy Bed. O co chodzi? Mamy tutaj, proszę bardzo, taką korbkę, mamy miejsce na tą korbkę i wystarczy wykonywać proste ruchy ręki w lewo bądź w prawo, by te łóżko albo obniżyć, albo podnieść do określonego poziomu. I jeżeli chcemy większą przestrzeń garażową, to oczywiście łóżko podnosimy do góry. Jeżeli chcemy mieć tam więcej przestrzeni do przechowywania naszych rzeczy, no to w dół. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w tym określeniu. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy podnoszę, opuszczam to łóżko, pracują te wszystkie meble. Ok, poczułem opór. Mogę opuścić łóżko na dół w ten sposób. No i ona jest naprawdę już do wejścia. Tu mam dodatkowy schodek, po lewej, po prawej stronie i w ten sposób, w bardzo łatwy sposób, mogę sobie tu wejść na te wyrko, ułożyć się tak jak chcę i po prostu sobie legalnie się wyspać. Już wiecie, po co jest ta roleta. Wszystkie te mebelki idą tak naprawdę w górę. No Francuzi od zawsze potrafią zaskoczyć, jeżeli chodzi o detale. Toaleta, cięte lustro, tu równie dobrze ściana mogłaby być iść prosto, ale podjęto decyzję, że ona zostanie zaprojektowana delikatnie po skosie, by tutaj ten dostęp do swoją drogą dosyć małej, ale jednak umywalki po prostu pozostał bezproblemowy, nawet w momencie, kiedy tu jest zainstalowana toaleta. Po drugiej stronie mamy do dyspozycji prysznic. Też lekko ścięta ta lewa ściana. No i w ten sposób tutaj przestrzeni całkiem sporo zostało zachowanych. Jeżeli chodzi oczywiście o przód, no to typowy Chausson, ale chciałbym wam pokazać jeszcze jeden detal, który został prawdopodobnie wprowadzony przez Forda. Zwróćcie uwagę, że wreszcie mamy zegary skomunikowane z zabudową kempingową i wreszcie mamy wrażenie, że nie jedziemy zwykłym autem dostawczym, tylko już właśnie autem z zabudową kempingową. Do tego radio z nawigacją, proszę bardzo, Apple CarPlay, nawigacja, radio, podłączenie do Bluetooth, Android Link i tak dalej, automat, 170 koni, chyba najlepsze połączenie, mogę to zrobić? Zrobię to specjalnie dla was.
proszę bardzo. Mamy kierownicę multimedialną, mamy światła bixenonowe, LED-owe z przodu, tu, które swoją drogą chyba Wam pokażę, bo są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Tak to wygląda w wersji dziennej. Bixenon HID, czyli pewnie jakiś high definition i tak dalej. Natomiast bardzo ładnie przede wszystkim te reflektory się prezentują, nawet w trakcie jazdy dziennej, więc jak najbardziej warto było je pokazać. Po wejściu do środka oczywiście jeszcze zobaczymy oświetlenie LED-owe. Ten salon w kształcie face to face, w układzie face to face, czyli mamy tutaj jedną kanapę, mamy tutaj drugą kanapę, a w momencie, kiedy chcemy przekształcić kampera na dodatkowe miejsca do jazdy, to one są schowane tutaj. Wystarczy podnieść, przekręcić, stawiamy oparcie i już mamy czteroosobową jednostkę gotową, zdolną do jazdy. Dodatkowe łóżko jest nad naszymi głowami, opuszczane oczywiście jak wszystko w szosą elektrycznie za pomocą jednego przycisku. I zwróćcie uwagę, że na przykład ta szafka i ta szafka nie haczy tutaj, nie blokuje o nic, więc w momencie, kiedy opuszczacie te łóżko elektryczne, nie musicie zmieniać niczego, jeżeli chodzi o układ tutaj salonu dziennego, co jest oczywiście szalenie wygodne. Akumulator mieszkalny podpięty na krótko, tylko po to, żeby dzisiaj móc dla Was to nagrać, zrobić oświetlenie. Jest jeszcze oczywiście miejsce na telewizor. Jest też duża lodówka w tym miejscu, proszę bardzo. Oczywiście osobny zamrażalnik. Ogrzewanie w tym wypadku to olej napędowy. Tak się prezentuje oferta wkrótce na Automoto, oferta wkrótce w Cargo. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu.